A w naszym studiu, szanowni państwo, Piotr Kwastowski, akcja Profi Rap. Tyka. Witamy bardzo pięknie, Piotrze. Witam. Powstał teledysk Przemyślenia policjanta, który działa ile? Już 12 lat, tak? 12 lat. Skąd pomysł na ten teledysk? No, pan redaktor był przy zaraniu tej akcji. W 2010 roku z młodzieżą nagraliśmy taki teledysk przeciwko ustawkom. Tak, z tą ustawką było. Z tą ustawką to było takie bardzo amatorskie, pionierskie dzieło. Odbiło się szerokim echem dzięki między innymi panu redaktorowi w mediach ogólnopolskich, Teleekspres, Wiadomości, Onety, portale różne wszelakie. I tak to dojrzewało we mnie przez te 10 lat. Dojrzałem muzycznie, zawodowo, też tak po prostu ludzko. I gdzieś cały czas gdzieś tam w tle ten pomysł krążył, żeby zrobić taki pomysł, projekt muzyczny dla młodzieży, ale też i dla starszych. W klimacie rap, którego jestem fanem. Ale zaczęło się od interwencji w ogóle, tak? Tak, to była taka śmieszna sytuacja, śmieszna, teraz już mówię śmieszna, że idąc ulicą w pojedynkę, gdyż byłem wówczas dzielnicowym, zostałem zaczepiony przez dwóch klasycznych dresów z dzielnicy. No i sytuacja robiła się troszkę taka już napięta i nagle zadzwonił mój telefon i okazało się, że miałem jako dzwonek ustawiony jakiś tam kawałek utworu hip-hopowego. Oni to usłyszeli, tak popatrzyli troszkę zdziwieni, ale jak tak, policjant i rap. I się normalna taka dyskusja wywiązała i się okazało, że możemy pogadać i no, nie musieliśmy przechodzić do jakiejś tam bardziej agresywnych sytuacji. Efektem tego był ten pierwszy teledysk z tą ustawką, tak? Mhm. Do dzisiaj Komenda Miejska Policji w Opolu realizuje taki program Tak sobie życia nie ustawisz, gdzie są organizowane różne turnieje dla młodzieży. Natomiast moim takim pobocznym pomysłem, niejako wspierającym, czy takim uzupełniającym ofertę, którą ma policja, jeśli chodzi o profilaktykę, był właśnie projekt Profiraptyka, czyli profilaktyka przez rap. Taki dłuższy, większy projekt. No i posłuchajmy w tej chwili fragmentu właśnie tego teledysku, który no, premierę miał kilka dni temu. Ładuję broń, odpalam kijankę. Ruszam na miasto, czy ciemno, czy jasno, byś ty mógł sobie teraz spokojnie zasnąć. To moja Motorola. To pan dyżurny mnie teraz woła. Słuchaj, podjedź szybko, na jakąś mylinę. Trzeba ratować chłopaka, czy też jego dziewczynę. Mija kolejna noc w walce o dobro. Na przekór bzdur, jakie w mediach plotą. Zwabiony marzeniami o zbawianiu świata. Gdzie wynik jest jasny, jest zbrodnia, jest kara. Codziennie zostawiam rodzinę w ciepłym domu. Chowam lęki, nie zwierzam się nikomu. Jestem jak ten olbrzym z zielonej milii. Zgarniam zło, żebyście wy się oczyścili. Pierwsza interwencja. To jest fragment oczywiście tego teledysku. Można zobaczyć całość na YouTubie pod akcją Profiraptyka. Jak 12 lat tej służby zmieścić w tych 3 minutach z hakiem? Nie da się. To jest niemożliwe, ponieważ ja jestem tylko reprezentantem większej rzeszy, większej grupy policjantów, którzy każdego dnia narażają swoje życie, zdrowie, relacje rodzinne, relacje ludzkie, wychodząc po prostu na ulicę. 3 na 3 zmianach przez całą dobę, przez 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. To jest bardzo wąski wycinek. To są takie interwencje, które gdzieś tam mi zapadły w pamięć. O jednej nawet żona nie wiedziała, dowiedziała się teraz przy okazji premiery teledysku, zapytała mnie, ale mam nadzieję, że to nie jest tak, że ty piszesz o tym, co cię spotkało. Ja mówię, no, tak się składa, że... To była interwencja? To była moja pierwsza interwencja właśnie z kolegą też bardzo młodym w służbie. To było samobójstwo w Opolu mężczyzny, który no, oddał do siebie... Tyle widzieć na nią, więc może nie wdawajmy się w szczegóły. Natomiast okazuje się, że to nie jest tak, jak niektórym się wydaje, że wy chodzicie, spisujecie mandaty tylko dla tych, co gdzieś tam spożywają alkohol. Ten teledysk pokazuje, że to jest jednak kawał ciężkiej roboty. Tak, bo właśnie tego się nie da w teledysku opowiedzieć, ale właśnie bezpośrednio po tej interwencji, gdzie no, widzieliśmy ten dramat ludzki całej rodziny po tej śmierci samobójczej, interwencja trwała kilka godzin, no niestety te procedury, to wszystko jednak trwa. Pojechaliśmy na kolejną interwencję, wysłani na kolejną interwencję. Zwykła kradzież sklepowa butelki wódki w centrum miasta. I tam siedział właśnie młody przedstawiciel prawilności w dresiku, który zbył nas słowami: głupie psy, zajmijcie się czymś porządnym. I po prostu to jest ten taki dysonans. Ja w tym czasie dostałem ogromną lekcję tego, jak będzie wyglądała moja służba, że w jednej chwili będę komuś pomagał, będę widział dramat ludzki, a za chwilę będę wyzywany od psów. I tak to po prostu wygląda każdego dnia. Do kogo jest adresowany ten teledysk? Początkowo myślałem, że tylko do młodzieży, do osób troszkę jednak bardziej takich no, starszych, bo jednak jest to dosyć brutalna rzeczywistość pokazana.
Natomiast cały projekt Profiraptyka, gdzie jest 10 teledysków profilaktycznych, mam sygnały, że jest skierowany do młodzieży, ale bardzo też trafia do dorosłych. Do rodziców, którzy czasami tracą kontakt ze swoimi dziećmi. Taki mamy dzisiaj świat, że internet, telefony, 4 telewizory w mieszkaniu, ludzie ze sobą nie gadają. Mhm. I nagle ci dorośli ludzie widzą, czym ich dzieci się zajmują, jakie mają problemy, z czym się stykają. Jedna piosenka została specjalnie napisana, jedna z moich ulubionych, z młodą wokalistką Julią Dotą, która u was kiedyś występowała. Dla rodziców specjalnie napisana, bo to jest potworny problem dzisiaj w relacjach, nazwijmy to państwo, dziecko i rodzic. Gdzie czasami rodzice całą rolę przerzucają na szkołę, na kościół, na policję, a sami zapominają, że oni są najważniejsi. Piotrze, a skąd ta miłość do rapu, do hip-hopu? No to po prostu tak wyszło, że od zawsze słuchałem tej muzyki. Jestem wychowany na pierwszym polskim rapie. Troszkę nie godzę się z tym, w jakim on kierunku teraz poszedł, ale po prostu jest to moja pasja. Słucham tego od zawsze. Bardzo pięknie dziękuję za wizytę. Szanowni Państwo, polecamy Profiraptyka. Szukamy w internecie. Jest również fanpage, strona na Facebooku, gdzie można zapoznać się z wszystkimi teledyskami. Piotr Chwastowski, akcja Profiraptyka. Bardzo pięknie dziękuję. A teraz, Szanowni Państwo, Jakub Trzaska rozmawiał z Ewą Bugdą, zwyciężczynią triatlonu w Opolu. Posłuchajmy.